Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam za jakąś taką ładną bryczką, ona mają Gieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Cześć Zarebski, jesteśmy w miejscowości Hydropark. To taka malucha wyspa w Kijowie, stolica Ukrainy. No i tak to wygląda. A no zrób wokół. Prawdziwe żelazo wokół. Świeże powietrze. Wokół rzeka. Wszystko mamy tutaj. I serdecznie zapraszamy. Kurde, jak mówią murzyni, jak nie urok, to że takie niebieskie. Stańcie, przecież mówiłem, że nabyłem 3 pary, 3 brązowe. Jak mówią murzyni, jak nie urok, to sraczka. Po raz pierwszy w życiu rozpierdzieliłem sobie ekran tego, co teraz mam. Huawei'a, w ogóle tego smartfona, ale pociachany, ja pierdykam. Ale działa wszystko. Mam nadzieję, że jutro będę mógł ten filmik zgrać, zmontować, czy nie montuję, skleić, bo ja właściwie wszystko, Jezus, jak pociska w twarz. Ja wszystko, jak wspominałem wielokrotnie, na żywce ładuję bez żadnych komponentów później, obcinań, dogrywań, skracań czy wydłużań, jak leci, tak kleję. Poziom hardkorowy trwa. Chciałem pozdrowić pana Tomka pod niemieckiego netto, pana Tomka Laweciarza, który dopisał się, był do moich pasków. Co jest, jakiś cepleniący ten upał, zaledwie 40 niecałe stopni. Insygnia po lifcie, kto tak kupił, nie, o prawo, a bielskie. Pan Tomek dopisał się, proszę państwa, do paska TVP Info Zaremski. Pan Tomek jeździ do Niemca, jeździ od razu lawetą 3-samochodową, nie mylić 3-osobową. Natomiast na pakę zabiera 3 auta, a drugie natomiast do kabiny może wziąć 2 sztuki. W zależności od wagi oczywiście, bo czasami jak jest dwóch po 150 kg, to krrrr! I my mamy kłopot. I my mamy kłopot zamieścić gościa w zacnym pojeździe marki tej, którym to jeździmy na placory. Także pozdrawiam pana Tomasza, pasek poleci niebawem. Filmiki tam jakieś 2 są już zapodane do rozpędu. Kolejny pan się szuka na samym końcu informacji. Bartek z Torunia. O Bartku z Torunia już było. Co nie znaczy, nie będzie znowu. Bartek z Torunia to facet ze swoją ekipą kibicujący speedwayowcom, czyli wiecie, bokiem na torze żużlowym. Super. Jazgot, rozpierducha, strzały w barierkę, skąpo obrane te tam z tymi flagami. Nie, flagą to sędzia, to tamte inne z tymi pomponami. Nie. Wiecie, sanitariuszki, co ratują życie, czyli te tam hostesy, takie te dziewczęta, takie sympatyczne. Pozdrawiam Bartka, a pozdrawiam szczególnie gorąco, bo muszę wam powiedzieć, że Bartek w przyszłym tygodniu, między 1 a 3, jak dobrze pamiętam, lipca, idzie na dość poważny zabieg typu operacja szpitalna, a z Bartkiem mam kontakt z powodu następującego, że wiecie, trzeba nabyć, a nie się pozbyć. Zacny temat. Proszę państwa, Bartek ma labradora, żebym wszyscy, pała Polska wie, że rabla. Ten pies, być może biszkoptowy, traci kudły swe zacne. I akurat w pojeździe pana szanownego, no i trzeba nową brykę. Bartuś poszedł do anestezjologa, anestezjolog to facet, który wbija szpilę w kręgosłup. Mówi do Bartka, słuchaj no Leszczu, fanie Speedwaya, chodzi o to, że ja ci tą igłę wbijam, to jest znieczulenie kręgosłupowo takie, wiecie, wewnątrz. I przypomnę, nigdy nie ma gwarancji, że panu
po wybudzeniu nie złapie dolnej części nóg, czyli będzie niedowład do końca życia, stan nieodwracalny, wie pan? Zdarza się. Proszę tu podpisać zgodę na ten strzyk. Ze mną kolę czekajcie. Ja pierdolę, przepraszam, musiałem ten wyraz powiedzieć, ja cię. No takie czasy, nie wiem, jak tam po szpitalach nie plątam, szczęśliwie nie muszę. Jak będę leżał, kwiczał i tłuk piętami w podłogę, wtedy mnie tam rodzina prosiłem, zanieście, żeby zbadali, co mi jest. A póki się plątam, póki boli tylko mnie krzyż, boli bark, w łokciu gdzieś strzela, gdzieś tam, cokolwiek się dzieje, chodzę, daję radę. Bartuś, pozdrawiamy serdecznie, cała Polska trzyma kciuki za Bartka z Torunia, który to idzie dać sobie w kuć. Wszystko będzie dobrze na pewno. Wszystko będzie dobrze, mało tego, będzie bardzo pięknie. Jeszcze będzie przepięknie, chłopie, jeszcze będzie wspaniale. A to wiadomo, klasycznie. Wszystkiego dobrego. Kogo jeszcze miałem pozdrowić? Miałem pozdrowić Madzie. Matko, Bartek dał mi namiar na Madzie, jak będę na niemieckich placach, przedmieściach, w sensie libańskich, tam wiecie gdzie. Madzia z Torunia, Mazdeczka, pozdróweczki, przepraszam cię uprzejmie. SMS przekierował mi na imię Maria do Bartka, też pięknie, ale sam się mi tam, przewiecie, napisało. Wiadomo, że masz na imię Magdaleno. O, Magdaleno! Oczywiście grupa Vox! I Rycho Rynkowski, który mówi, że kobiety lubią brąz. I proszę panów, proszę pań, proszę państwa, Madzia będzie głównym tour operatorem i zawiadowcą i podejmowania decyzji z niemieckich, berlińskich przemieści, kiedy to Bartek będzie leżał skutym. Pamiętaj, żebyś zachował chociaż świadomość jednego oka, co oni tam ci będą, wiesz, mieszali, żeby nie przesadzili, chłopie, bo ja pierdzielę. Oni są dziwni wszyscy, prawdopodobnie. Chciałem jeszcze pozdrowić Chrisa i Emilkę, którzy wysłali mi pozdrowienia. To są tirowcy. Chris, Emilka jest tirówką, wiecie. Czyli jeździ takim dupnym tirem ze swoim chłopem, Krzychem. Często mnie pozdrawiają, wysyłając zdjęcia z ciekawych miejsc w Europie, gdzie to akurat przebywają. Najgorzej, jak u nas leje deszcz, a oni zawsze, wiecie, petko, browar, flaszka na plaży, palmy. No i oczywiście 35 stopni. To jest najgorsze, ale uwielbiam. Pozdrawiam pana Janusza, kierowca z tirów, który ciśnie regularnie na Grecję. Panie Januszku, dawno zdjęć nie było. Mam nadzieję, że Golfina 6 generacji zakupiona na libańskich przedmieściach hula wzorowo. Chociaż nie wiem, kiedy pan tym jedziesz, skoro pan cały czas tym tirem zawiadujesz. Idę coś zjeść, bo wiecie, masa zawsze jest na początku. Rzeźba to rzecz drugo. Klimatyzacja. Planowa. Guzik na twarz. O. Póki co tyle. Jaki mam ekran poszarpany? Zaraz wam zrobię zdjęcie. Jak to pękło trzykrotnie? Co się rozlewa? Cześć! Tak jest ciepło, że laski chodzą z parasolami. Jest laseczka? Ale nic nie widać w tym ekranie. Od tej strony. To mówią, jak nie masz na kogo liczyć, licz na internet. Mam trzy kolejne tematy od moich widzów. Część z nich sobie zastrzega anonimowość, dlatego tylko mam tu zarzuconego Radka. Nie powiem kto zarzucił linka, bo facet nie chce. Mamy Radka D w Sosnowcu. Sosnowca! Toż to prawie po sąsiedzku. Podobno Sosnowiec łączy most z Dąbrową Górniczą. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale dawno się mi nie odzywa kto? Kierownik pogotowia ratunkowego. Proszę oceń, że żyjesz. I pokazujemy naklejki, że są jeszcze na tablicy ogłoszeń na Dąbrowie. Także mamy tu Radka, który walczy z epilepsją, czyli wiadomo, o co chodzi. Na cukrzycę jeszcze go dopadła. I inne tematy. O kurde, oko. Astma. Sympatyczny gość. I kolana schorowane. Pewno przez cukrzycę wszystko, kurka wodna. Słuchajcie, jest temat. Radkowi trzeba pomóc. Przez fundację Kawałek Nieba. Miejmy nadzieję, że szmal cały wpłynie. Podam te numery kont pod filmikiem. Radio Dobrzański, stary, trzymaj się. Grosz do grosza i wiadomo, będzie kokosza. Tu mamy pana Radka. Tutaj mamy, moi mili, zresztą stare tematy. Pamiętacie majuchy? Zobaczcie, jak urosło. Zobaczcie sprzed tygodnia, ile było szmalcu, a ile wyszło. Nieźle idzie.
To jest temat starszy. Majuchę mamy, kogo tu jeszcze mieliśmy? Pana szanownego. Tutaj. Nie, to jest. Kurde, ja tu mam tych tematów. A, pamiętacie? A, widzicie. Tata się opiekuje dziewuszką, zbiórka zakończona. Ponad 100% zebrano, także szacun dla was, moi mili. Pamiętajcie, że siła w kupie. Siła, moc, potęga. Tu gdzieś mam w innym, chyba na innej stronie otwarte. Mam laseczkę, laurę mam. Tu mam też syn od widza, który zna osobiście. Laura, proszę państwa, rozszczepienie niestety. I wargi, i podniebienie, i wyrostek zębodołowy. Larunia ma taką buziulkę słodką, niestety trzeba coś z tym zrobić. Taki zajączek słodki. Ajajaj, 19 rok, luty, 25 dzień się urodziła. Bidulka, bidulka. Tutaj macie linka, on będzie w opisie tego filmu. Zarzućcie po dyszce. Z tego jeszcze nie przele... Co to jest? Dzieciom.pl. Tego jeszcze tej strony nie znamy. Mam nadzieję, że jest jakaś wiarygodna. Zobaczmy jakieś tutaj wpłaty czy coś. Wpisz kwotę, formularz, PIT. Konto tu jest. Na pomoc i ochronę zdrowia. Poprzedni SOT Franciszek. Dobra. Trzeba pomóc dzieciakowi. Uciekamy z tej stronki. I teraz temat na koniec od mojego widza, któremu jego dziadkom spłonął do 17 czerwca. Chata spalona na maksa. Jak sam pisze, mieszka na stałe, czy tam na wyjeździe za granicą. Tylko Maciek, smutkiem jest to, że sam nawet dychy nie wpłaciłeś, bracie. Na smutek dupny. Co ty, Maciej, na to? Łysa pała, nie? Także wiesz, czekaj chwilę. Sorry. Jakaś przerwa w pracy, jestem, wiadomo. Słuchajcie, no... No nic, no... Co ja mogę? No jest cynk, chcę pomóc. Dziękuję, pozdrawia Maciek. Chaty pół spłonęło. Jednak Maciek, zmartwiłem się, że no... Grosza nie zarzuciłeś jako pierwszy. Pierniku. To co, ja mam cię uczyć kultury osobistej w stosunku do dziadków? Ja rozumiem, że sąsiedzi mówią, że no, tym nie trzeba pomagać, bo... Ich rodzina pracuje za granicą, dają radę. Nie, nie, gówno prawda. Za granicą ta robota nie jest, jak wiecie, łatwa, lekka i przyjemna. Nie każdy jest na swoim garnuszku, tam i się ma zajebiście. Jednak pracuje się przeważnie u kogoś. Ale wiecie, próbować trzeba. Linki do opisów. Przypominam raz, Monika już była z tatą. Mam tego tutaj pootwierane, powiem wam. Radek Bank. Domek spalony, bank. A, pan Paweł jeszcze był, zobaczcie. A, zeszłego tygodnia pan Paweł. Jasne. Ruch w robocie i zostało co 1% do uzbierania, parę groszy. Tu poszło dobrze. I... No, mamy. Mamy Laurę. Wszystko w linkach. Będzie w opisie aukcji. Czołem. Ja bym się strzelił, jak mówię, że strzelił. Nie, no, zapraszam. Zadaję budżet. Zadaję budżet.
A czujesz w naszej szlapce, że to szkupę? Ja nie wszedł, jak się czuję,